tutaj w tej gminie, one naprawdę tak nie sobie radzą. No, znakomite koła gospodyń wiejskich, jak zawsze, nie tylko w tej gminie, ale oczywiście jeśli jesteśmy w Białowieskiej, trzeba mówić o tych kołach wspaniałych. Ale ja już jestem na Dożynkach, drugi tydzień przyjeżdżam i naprawdę jak widzę koła gospodyń wiejskich, to serce rośnie, się raduje i zawsze podkreślam rolę i wagę tych kół i dziękuję za to, że podtrzymują tradycję, kulturę i nasze dziedzictwo narodowe, bo to jest najważniejsze. A państwo wspiera, bo to nie jest tak, one zaczęły rzeczywiście rozwijać skrzydła, dopiero czy napędzać się, bo to koło. Ostatnio one wszystkie podkreślają, że korzystają chętnie z tych możliwości. Od 2017 roku mamy takie możliwości, że jest to wsparcie raz do roku, co najmniej raz do roku w wysokości, w zależności od ilości członków koła, od 3 do 5 tysięcy i to jest tak naprawdę na ich potrzeby. Także widzimy, jak pięknie zmieniają się te koła gospodyń, jak piękne są stroje, jak to, co dzisiaj nawet nam tutaj gotują, to wszystko jest na urządzeniach już kupionych z Agencji Restrukturyzacji, ze wsparcia rządu. Chciałabym zapytać o znaczenie Dożynek dla polskiej tradycji, polskiej wsi i Polaków w ogóle. Znaczenie Dożynek jest największą wartością, naszą dumą. Jest tak naprawdę podkreślamy przywiązanie do naszych korzeni. I to jest najważniejsze, to jest nasza duma. Polska wieś jest nasza. Dziękujemy pani senator. Ja chciałem podkreślić jeszcze, że w tych koła gospodyń wiejskich to nie tylko kobiety są, bo tam stoją panowie, tak, kucharze. W pasinku, chyba, w pasinku. Tak, tak, stoją trójka panów, którzy tam elegancko też radzą sobie. Tak, tak. Pani senator, te koła gospodyń wiejskich otrzymały duże dofinansowanie też dzięki staraniom lokalnych tutaj parlamentarzystów, bo to zależało od wysiłków tutaj włożonych. To no powiedzmy taki lobbing trochę na rzecz tych lokalnych kół gospodyń wiejskich, tak? Ja jako kobieta cały czas lobbuję za tymi kołami gospodyń wiejskich, za zwiększeniem też kwoty dofinansowania, za nowymi środkami i możliwościami, żeby jeszcze mogły te koła się rozwijać, bo tak jak mówię, to podtrzymywanie kultury, tradycji to jest jedno, ale to też są więzi międzypokoleniowe, wspaniałe więzi międzypokoleniowe, które się nawiązują, czy jest babcia, jest córka, jest dziecko, no i są też mężowie, którzy albo są w kołach gospodyń, albo wspierają gospodynię, bo przecież to trzeba wszystko przewieźć, ustawić. Ja często widzimy właśnie, jak chyba w Paśniku tu dzisiaj mężczyzn, którzy są członkami koła i gotują, pieką i są szczęśliwi, dumni z tego. Pani senator, no może kilka słów życzeń dla rolników z okazji święta tutaj. Z okazji święta plonów, święta rolniczego, pięknego święta, życzę przede wszystkim, aby te plony, które były i są, były jeszcze bardziej satysfakcjonujące, ale życzę też, aby wdzięczność i szacunek Polaków była dla tych rolników największą nagrodą. Dzięki.